Dziesiątki wydarzeń, a dzisiaj w Proszowicach wspólnie z mieszkańcami chciał porozmawiać na temat ich najważniejszych problemów, na temat problemów ziemi proszowickiej, ziemi małopolskiej. Są z nami dzisiaj parlamentarzyści, witamy ich bardzo serdecznie. Jest z nami Włodzimierz Bernacki, jest z nami również poseł Edward Czesak. Widzimy jeszcze jakichś posłów? Pan poseł Michał Wojtkiewicz jest. Ogromne brawa. Panowie, no właśnie, może kilka słów, dlaczego tu, w tym miejscu, dzisiaj na rynku proszowickim się spotykamy, panie pośle? To, że rynek to ta część najbardziej historyczna miasta Proszowic, to po pierwsze kościół parafialny, kościół będący niegdyś miejscem, gdzie zbierały się sejmiki województwa krakowskiego. To miejsce historyczne dla demokracji polskiej, historyczne dla republikanizmu polskiego, dla ustroju, w którym wolność była wolnością podstawową, wolnością pierwszą i wolnością niezbywalną. To pomnik Tadeusza Kościuszki, to przecież nie daleko stąd, bo w Koniuszy Kościuszko wraz ze swoimi wojskami stacjonował, aby dnia następnego udać się w kierunku Racławic, gdzie została stoczona bitwa, jedna z najbardziej wielkich, znamienitych, zwycięskich nad wojskami rosyjskimi. Chcemy unikać kontekstów historycznych, ale one same się nasuwają. Zwycięstwo nad Moskalami, ochrona demokracji, ochrona wolności, to jest to miejsce, w którym jesteśmy i to jest ważne dla nas, jako mieszkańców Proszowic. Tak jak po nocy dzień, a po burzy spokój, tak po Bronisławie Komorowskim nadchodzi Andrzej Duda. Kilka słów. Pan Andrzej Duda zostanie prezydentem? Oczywiście zostanie prezydentem, bo jest to człowiek, który ma przygotowanie, wykształcenie, doświadczenie, jest uczciwym człowiekiem i dobrym katolikiem. Dokładnie tak, proszę państwa. Jest z nami również pan poseł Michał Wojtkiewicz. Panie pośle, dlaczego to właśnie pan Andrzej Duda powinien zostać wybrany przez nas wszystkich Polaków na urząd prezydenta Rzeczypospolitej już 10 maja? Przede wszystkim dlatego, że ma ogromną wiedzę. To nie jest tak, że jest czeladnikiem. To jest naprawdę kandydat, który ma ogromną wiedzę i doświadczenie. Andrzej Duda wygra i w to wierzymy i liczymy na wszystkich mieszkańców. Szanowni Państwo, kto wygra? Andrzej Duda! Andrzej Duda, to się uda! Andrzej Duda, to się uda! Prezydent obywatelski, prezydent, który będzie rzecznikiem nas wszystkich Polaków. Andrzej Duda, przyszły prezydent już 10 maja. Mamy szansę dokonać tej wielkiej zmiany pod warunkiem, że wszyscy oczywiście podejmiemy tę właściwą decyzję. Chcemy zmiany, chcemy mieć nowego prezydenta, prezydenta, który będzie rzecznikiem nas wszystkich. Chcemy tutaj jako władze miasta powitać serdecznie kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Witamy na żyznej ziemi proszowickiej, najżyźniejszej ziemi w Polsce i na pamiątkę pobytu chciałem wręczyć panu Andrzejowi Dudzie replikę pomnika Tadeusza Kościuszki do boju. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz miasta Proszowice. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za tą możliwość spotkania się z państwem tutaj na proszowickim rynku. Tak blisko mojego Krakowa, bo to bardzo się cieszę, że akurat tak zdecydowaliśmy, że w te piękne dni teraz zaczynającej się wiosny właśnie tutaj około mojego miasta, gdzie państwo mnie znacie, bo przecież działam tutaj już od lat, uprawiam działalność polityczną w naszym regionie i że tutaj dzisiaj wypadają mi te spotkania. Bardzo się też cieszę, że państwo znaleźliście czas, mimo stosunkowo wczesnej pory, żeby przyjść tu na rynek i spotkać się ze mną. Bo realizuję rzeczywiście w tej chwili taki mój wielki projekt tej kampanii wyborczej prezydenckiej, żeby objechać całą Polskę, dotrzeć do wszystkich zakątków naszego kraju i spotkać się z Polakami na miejscu. Może nie przesadzajmy, że poznać problemy wszystkich Polaków, bo to jest niewykonalne.
ale żeby poznać te podstawowe problemy, które, o których mówią moi rodacy w różnych regionach naszego kraju. I muszę Państwu powiedzieć tak, moje wcześniejsze doświadczenia i ten już ponad dwumiesięczny okres spotkań, bo rzeczywiście było tych spotkań już prawie 160, to jest bodaj, o ile pamiętam, chyba 146 powiat, który odwiedzam, albo nawet 147. I powiem Państwu, myślę, że dzisiaj największym problemem, ale też największym wyzwaniem, przed jakim stoją ludzie władzy, ci, którzy są politykami, a uważają swoje zajęcie, czyli politykę, jako rozsądną troskę o dobro wspólne i tak chcą to zadanie realizować. I jednocześnie są ludźmi uczciwymi, którzy chcą się poświęcić dla dobra państwa i społeczeństwa. To myślę, że dla nich dzisiaj najważniejszym zadaniem jest odbudowa polskiej gospodarki. To jest zadanie, które w moim przekonaniu stanowi o być albo nie być naszej ojczyzny w przyszłości. Bo jeżeli mamy dzisiaj taką sytuację, szczególnie widoczną w tych powiatach, które znajdują się dalej od wielkich miast, może Proszowice tak bardzo tego nie odczuwają. W końcu Kraków, drugie co do wielkości miasto w Polsce, jest tuż za Miedzą. Ale w tych powiatach, które są bardziej oddalone od tych wielkich centrów naszego kraju, słychać jeden głos. Nie ma młodych ludzi, a ci, którzy jeszcze są, mówią: nie ma dla nas żadnej perspektywy, nie ma pracy, nie ma godnej płacy, nie ma warunków do rozwoju, a koledzy mówią, że w Anglii jest dobrze, że na Wyspach Brytyjskich można znaleźć pracę, że tam się można rozwijać. Oni chcą zwyczajnie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Oni rozumieją jako podstawową potrzebę to, że jest praca, za którą można się utrzymać, że można wynająć, a w perspektywie kupić mieszkanie, że się ma samochód, że się jeździ na wakacje. Dzisiaj dane statystyczne podają, że na wakacje jeździ 17% Polaków. I proszę Państwa, nie trzeba do tego mówić o jakiejś wielkiej, wzniosłej polityce. Bo to są tematy takie bardzo podstawowe, normalnych warunków życia. Ja rozmawiam z młodymi w Londynie, byłem przecież 2 tygodnie temu, i pytam ich, co spowodowało, że wyjechaliście? Jak się tutaj czujecie? Oni mówią, no czujemy się dobrze, ale nie w swoim kraju. Mają tego pełną świadomość. A wyjechaliśmy, no nie dlatego, że chcieliśmy wyjechać z Polski. Wyjechaliśmy dlatego, że nie mieliśmy żadnej szansy. A tutaj ją dostaliśmy. Tutaj są warunki do tego, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli normalnie żyć. I jesteśmy gotowi do Polski wrócić, powiedzieli. Nawet rozmawiałem z takimi młodymi małżeństwami, które mi powiedziały, my w Polsce budujemy dom, bo my mamy nadzieję na powrót. Tylko dzisiaj nie. Bo dzisiaj nie bylibyśmy w stanie tak prowadzić swojej działalności gospodarczej, jak prowadzimy tutaj. W Polsce nie mielibyśmy żadnych szans na przetrwanie. Nie ma warunków. A ja przyjeżdżam, proszę Państwa, do powiatów i słyszę, u nas największym pracodawcą jest urząd. Gminy, starostwo. No to jest rozwijająca się Polska, gdzie w zasadzie zniknęła już cała większa przedsiębiorczość. Myślę tutaj przede wszystkim o przemyśle, który kiedyś w Polsce był. Ja wiem o tym, że w 1989 roku dokonywaliśmy przemian ustrojowych i chwała Bogu. Tylko że myśmy wtedy mieli przemysł. 46% PKB pochodziło wtedy z produkcji przemysłowej. Dzisiaj to jest 20%. Oczywiście, że ten przemysł był w istotnym stopniu przestarzały, ale ja zadaję pytanie i ono jest chyba zasadne. Czy rzeczywiście trzeba go było w większości zlikwidować? Czy nie można było go naprawiać? Czy nie można było go unowocześniać? Tylko muszą dzisiaj ziać zrujnowane bardzo często budynki, w których dawniej właśnie w małych miastach były fabryki, zakłady pracy. Ludzie pracowali, zarabiali pieniądze, utrzymywali rodziny. A dzisiaj tam nie ma nic. I ja przyjeżdżam i mówię, my proszę pana, jesteśmy, to już kilka razy słyszałem, my proszę pana jesteśmy największą stolicą marketów w Polsce. U nas jest ich najwięcej na 100 mieszkańców, na pewno. Kilka razy już w powiatach słyszałem. Nie ma już właściwie żadnych małych sklepów, których dawniej było tutaj u nas dużo. Wszystko zostało zlikwidowane, no bo nie dali rady w konkurencji.
I to jest dobra, odpowiedzialna polityka gospodarcza, że zagraniczne sieci handlowe mają preferencyjne warunki i są w stanie zniszczyć każdego polskiego przedsiębiorcę, zwłaszcza tego drobnego, firmę rodzinną. To jest dobra polityka, że buduje się w Polsce autostrady i polskie firmy nie są w stanie wygrać przetargów, ale są brane jako podwykonawcy, a następnie dopuszcza się do tego, że im nie wypłacono pieniędzy i te rodzinne firmy budowane od lat upadły i ludzie popadli w nędzę, a pieniądze w większości zostały wywiezione za granicę, które powinny były tutaj pozostać, zasilić nasze państwo i naszą przedsiębiorczość. Ja, proszę Państwa, rozmawiałem z człowiekiem, który był w zarządzie jednej z największych takich firm budujących w Polsce autostrady, zagranicznej oczywiście. On mi powiedział, my mamy z centrali proste polecenie. Całe kruszywo na budowę autostrady mamy kupować tam na miejscu w tamtym kraju. I my je tutaj przywozimy do Polski, a pieniądze wędrują tam. No świetnie, że mamy autostrady. Oczywiście nie wszystkie, bo przecież sama Platforma planowała zbudować ich znacznie więcej niż ich dzisiaj jest. Chyba dopiero jest połowa. Do 2012 roku miały być wszystkie. Ale to już mniejsza o to nawet. Tylko pieniądze z ich budowy powinny były zostać w polskim systemie finansowym i zasilać polską gospodarkę, a nie pozwolić je wyprowadzać za granicę. Ja, proszę Państwa, się z taką polityką nie mogę pogodzić. Bo one powinny zasilać nasz budżet, one powinny zasilać polskie firmy, one powinny zasilać nasze kieszenie. One powinny napędzać polską gospodarkę. A tymczasem u nas dzisiaj pozwala się na to, żeby wyprowadzano pieniądze wszelkimi szczelinami. A co z wielkimi instytucjami finansowymi? Prawie 70% banków jest w rękach zagranicznych. To nie jest już dzisiaj polska przedsiębiorczość. A my mamy jedne z największych opłat bankowych w Europie, chyba nawet największe. Prowizje i taryfy. My jesteśmy najbogatszym narodem europejskim, żeby nas było stać na takie płacenie? Gdzie jest władza w Polsce? Gdzie jest rząd, który powinien dbać o interesy obywateli? Dlaczego pozwala na to, że takie miliardy złotych są transferowane za granicę do spółek matek i zasilają inne systemy finansowe? Budują po prostu bogactwo innych narodów, powiedzmy sobie szczerze. Tak samo jak niestety ci młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają z Polski, budując swoje szczęście i swój dobrobyt, budują także dobrobyt innych narodów. Bo w Polsce nie mają warunków do tego, żeby się rozwijać. 8 lat, proszę Państwa, rządów, 8 lat niespełnionych obietnic i co? Co zrobiono dla tych młodych ludzi? Co zrobiono dla polskich emerytów? Nic. No to ja mówię, proszę Państwa, chyba najwyższy czas z tym skończyć. I cały ten proces naprawy Rzeczypospolitej musi się zacząć od zmiany władzy. Bo ta władza już niczego dobrego dla Polski nie zrobi. A jeżeli ktoś mnie pyta, a to prezydent Rzeczypospolitej niewiele może. No proszę Państwa, to nie jest prawda, że prezydent Rzeczypospolitej jest strażnikiem Żyrandola. To Donald Tusk wymyślił to określenie po to, żeby negować tak naprawdę siłę urzędu prezydenta sprawowanego wtedy urzędu przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żeby pokazywać właśnie, że prezydent jest nieistotny, że nic nie może. A przecież prezydent jest wybrany przez naród. Przecież na prezydenta może zagłosować każdy Polak mający czynne prawo wyborcze. I to jest jedyny taki mandat w Polsce. Nikt drugi nie ma takiego mandatu. W każdej najmniejszej komisji wyborczej można zagłosować na prezydenta. Jaki to jest autorytet wśród wszystkich władz, to premier ma taki autorytet w porównaniu z prezydentem. I prezydent ma kompetencje konstytucyjne. One oczywiście nie są takie jak kompetencje rządu, ale też są silne. Ma prawo inicjatywy ustawodawczej. Konstytucja nazywa go najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. Mówi, że prezydent stoi na straży bezpieczeństwa państwa polskiego. Mówi, że stoi na straży suwerenności. Mówi, że prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. I daje prezydentowi instrument do tego czuwania w postaci wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. I nazywa prezydenta najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Prezydent wręcza szereg niezwykle istotnych nominacji, jak choćby nominacje sędziowskie. Ale nie tylko wręcza, on ich udziela, on powołuje na stanowiska sędziowskie. To jest niezwykle ważna rola prezydenta. Nie polegająca na tym, że się podpisuje każdy dokument, który się dostanie.
To prezydent ma decydować o tym, kto zostanie powołany i ma prawo powiedzieć nie. Ja uważam, że ta nominacja jest niewłaściwa i nie powołam tego człowieka. To jest rola prezydenta, to jest jego odpowiedzialność. I ja tak prezydenturę postrzegam. I to nie jest żadne strażowanie Żyrandolowi. To jest prezydentura, o której ja mówię. Prezydentura aktywna, włączania się w bieg ważnych spraw państwowych. I dlatego, jeżeli mówię o mojej wizji prezydentury i mówię o odbudowie polskiej gospodarki, to mówię tak. To także powinna być odpowiedzialność prezydenta, bo to prezydent powinien wskazywać kierunki rozwoju. Bo to prezydent powinien być inspiratorem strategii rozwojowych państwa. I oczywiście, że nie zrobi tego wszystkiego sam, ale to zaszczyt pracować z prezydentem Rzeczypospolitej. W związku z czym mówię jasno i wyraźnie, jeżeli zostanę przez państwa, przez moich rodaków wybrany, powołam Narodową Radę Rozwoju, która będzie zrzeszała ekspertów z tych dziedzin, które dzisiaj w naszym państwie wymagają naprawy. Gospodarka, służba zdrowia, ubezpieczenia społeczne, wymiar sprawiedliwości i mnóstwo innych dziedzin. Po to, żeby przygotowywać strategie rozwojowe, do których, wierzę w to głęboko, potem będą przygotowywane ustawy. Będę się też niezwykle cieszył, jeżeli część z tych ustaw zostanie przygotowana w kancelarii prezydenta i będzie prezydent mógł je złożyć jako swoje inicjatywy ustawodawcze. Ale przede wszystkim deklaruję jedno do tego wszystkiego. Ja będę wspierał każde działanie, które będzie realizowało ten cel. Cel tworzenia w Polsce miejsc pracy. Cel odbudowy polskiej gospodarki, cel podniesienia w Polsce poziomu życia. Bo jeżeli chcemy, żeby młodzi ludzie z naszego kraju nie wyjeżdżali, to my, proszę państwa, musimy stworzyć prawdziwą alternatywę ekonomiczną tutaj u nas. Czyli poziom życia musi się wznieść na poziom średniej w państwach zachodniej Europy. A dążyć oczywiście do tego, żeby było jak najlepiej. Ale musimy podnieść na taki poziom życie w Polsce. Bo inaczej nie uzyskamy tego efektu. I to jest właśnie to wielkie zadanie. Trudne zadanie, bo ja nigdzie nie powiedziałem, że ono jest łatwe. Tylko, że jeżeli się za to nie zabierzemy, to na pewno tego nie będzie. A jeżeli się zabierzemy, to jest wielka szansa, że razem zdołamy to zrealizować. I właśnie dlatego zdecydowałem się wystartować w wyborach na urząd prezydenta. Bo uważam, że wreszcie trzeba się do tego zabrać. Ze zrozumieniem istoty polskiej prezydentury. A polska prezydentura to z jednej strony ten właśnie wspomniany mandat od społeczeństwa. A więc słuchanie i służenie polskiemu społeczeństwu. A z drugiej strony to odpowiedzialność za Rzeczpospolitą. W tej pierwszej warstwie to kwestia tego, że prezydent powinien być otwarty na głos społeczeństwa i nie powinien przed społeczeństwem uciekać. I powinien się włączać zawsze właśnie wtedy, kiedy dzieje się coś niedobrego, bo powinien być arbitrem na scenie politycznej i powinien kreować dialog. Tego nie było w ciągu ostatnich 5 lat. Bo pan prezydent nie wyszedł wtedy, kiedy protestowali górnicy i nie mówił: przyjdźcie do mnie, poszukamy razem drogi porozumienia z rządem. Bo nie wyszedł wtedy, kiedy protestowali rolnicy i nie powiedział: przyjdźcie do mnie, do pałacu, zapraszam was i stronę rządową, usiądziemy, będziemy szukali rozwiązania. Bo nie pojechał do Brukseli ani raz, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, w ciągu tych 5 lat, żeby walczyć o interesy polskich rolników, o wyrównanie dopłat bezpośrednich, o należyte rekompensaty z tytułu rosyjskiego embarga za straty, które rolnicy ponieśli, o dodatkowe środki na walkę z kryzysem na rynku rolnym. A w to się trzeba zaangażować, bo bez tego, jeżeli nie będziemy walczyli, to oczywiste, że nam nic nie dadzą. Bo jak ktoś twardo nie naciska tam, to nie dostaje po prostu. Dostają inni. A przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmie mówi: no nie można walczyć o wyrównanie dopłat bezpośrednich, bo przecież trzeba będzie zabrać francuskim i niemieckim rolnikom. No proszę państwa, a co nas to obchodzi? Albo jesteśmy takim samym krajem w Unii Europejskiej jak inni, albo nie. Jak można się w ogóle zgadzać na taką politykę? Jak można w ten sposób politykę realizować? Dotyczących Unii Energetycznej stwierdzenia, że kierunkiem działania tutaj w polityce będzie dekarbonizacja gospodarki w Europie. Przecież dzisiaj nasza gospodarka opiera się na węglu. My nie mamy innego rodzimego surowca, bo gazu łupkowego nie wydobywamy. A węgla, jak twierdzą eksperci, mamy jeszcze na 200 lat. I jest to 90% za europejskich zasobów. To ja przepraszam, jak dzisiaj się na to można godzić? To Polska powinna była powiedzieć nie. Tylko do tego trzeba odwagi i zrozumienia naszych interesów.
I do tego trzeba walczyć o niezależność technologiczną, która jest zapisana w traktatach. Tylko żeby ona była przestrzegana i żeby była przestrzegana europejska też zasada subsydiarności. I mówi się o tym, że Unia powinna być suwerenna energetycznie, a jednocześnie próbuje się nam zablokować możliwość korzystania z naszych naturalnych zasobów. To proszę Państwa, przecież każdy uczciwy, rzetelny przywódca powinien w takiej sytuacji powiedzieć nie. Co robi też w Unii Europejskiej Donald Tusk? Przecież on współdecyduje o agendzie Rady. On jako przewodniczący współdecyduje o kierunkach wyznaczanych w polityce europejskiej przez Radę Europejską. Przepraszam bardzo. Jeżeli tak, to trzeba tym państwu wreszcie podziękować, bo oni nas prowadzą na manowce. A oni powinni głośno mówić. Jeżeli Europa będzie odchodziła od węgla i będzie nakładała na siebie takie brzemiona, jak przyjęty pakiet klimatyczny, z czym nie zgadza się cała reszta świata, bo ani Brazylia się z tym nie zgadza, ani Stany Zjednoczone, ani Indie, ani Rosja, ani Chiny, czyli wielkie gospodarki i gospodarki rozwijające się, to jak będzie wyglądała konkurencyjność gospodarki europejskiej? Jak? Jak będzie ta gospodarka konkurowała, skoro nałoży na siebie ciężary, których nikt inny na siebie nałożyć nie chce? I ten głos musi dzisiaj w Europie brzmieć, bo to jest głos rozsądku. Tylko trzeba mieć do tego odwagę i rozumieć, jakie są nasze interesy. I trzeba tych interesów pilnować. I ja uważam, że to jest także wielka rola prezydenta. I ja dzisiaj pytałem w Katowicach rano, czy pan prezydent Komorowski w ogóle o tym wiedział. A jeżeli wiedział, to dlaczego przeciwko temu nie protestował, żeby takie konkluzje były przyjmowane? Sprzeczne z polską racją stanu, sprzeczne z polskim strategicznym interesem. Przecież to jest droga do zniszczenia naszego przemysłu. My ten przemysł powinniśmy naprawiać, korzystając z wszelkich możliwych środków. Modernizować przemysł energetyczny. Przepraszam, a nie zgadzać się na to, żeby nas zmuszano do jego de facto likwidacji. Gdzie jest głos prezydenta w tym wszystkim? To przecież on jest reprezentantem narodu i najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej. Gdzie jest głos prezydenta w sprawie obrony polskiej ziemi? Bo 1 maja 2016 roku sprzedaż polskiej ziemi będzie wolna i powinna powstać specjalna ustawa chroniąca interesy polskich rolników i interes Rzeczpospolitej Polskiej. Bo dzisiaj polscy rolnicy nie mają pieniędzy, jeżeli ziemia będzie sprzedawana, to ona pójdzie w obce ręce i powstaną wielkie latyfundia. Bo nawet jeżeli nie będzie kupowana w celach spekulacyjnych, to będzie kupowana po to, żeby tworzyć gigantyczne gospodarstwa. I jak będzie polski rolnik z tymi gigantycznymi gospodarstwami konkurował? Przecież to jest chyba pytanie retoryczne. Nie będzie możliwości konkurowania, bo nie będzie uczciwych zasad. I dzisiaj państwo polskie powinno chronić interesy rolników i powinna być specjalna ustawa, która to będzie zabezpieczała i która także będzie chroniła interes Polski, bo my dzisiaj nie jesteśmy bogatym społeczeństwem. I jeżeli nas, proszę państwa, wykupią, myślę tutaj o polskiej ziemi, to się może okazać, że pewnego dnia obudzimy się w państwie, które nie jest naszą własnością. I czy ono wtedy jeszcze będzie naszym państwem? I to jest także dzisiaj obowiązek dla władzy, żeby o tym myśleć, ale przede wszystkim dla prezydenta. Bo to on powinien czuwać nad bezpieczeństwem państwa. A gdzie był pan prezydent Komorowski, który dzisiaj chwali się, że przecież zna się na tym, bo jest byłym ministrem obrony narodowej, kiedy jego kolega partyjny Bogdan Klich, jak mówią dzisiaj oficerowie ci na emeryturze, dokonywał demontażu polskiej armii. Gdzie był pan prezydent, kiedy jego kolega minister Rostowski obcinał wydatki na polską armię? I dzisiaj mówią eksperci z uśmiechem, armia ma 90 tysięcy żołnierzy, a Warszawy w 1939 roku broniło 100 tysięcy. A kto będzie zabezpieczał mosty? Kto będzie zabezpieczał zapory w całej Polsce? Kto będzie zabezpieczał lotniska? Kto będzie zabezpieczał strategiczne węzły komunikacyjne? Kto będzie zabezpieczał elektrownie i inne jeszcze cały czas istniejące wielkie zakłady pracy o charakterze strategicznym? Kto? Bo dzisiaj w Polsce nie ma żadnej siły, która byłaby w stanie to zrobić, jeżeli będzie jakieś zagrożenie. To jak, przepraszam, to bezpieczeństwo było na przestrzeni ostatnich 8 lat wzmacniane, kiedy pan prezydent cały czas był przy władzy, albo jako marszałek Sejmu, albo jako prezydent Rzeczypospolitej.
To jest realizacja interesów naszego kraju? My potrzebujemy silnej, sprawnej, dobrze wyposażonej armii obronnej. My potrzebujemy obrony terytorialnej. My potrzebujemy obywateli, którzy wiedzą, co zrobić w momencie, kiedy zdarza się jakiś kryzys, chociażby stan klęski żywiołowej, żebyśmy wiedzieli, gdzie się zgłosić do pomocy, do wsparcia. Na przestrzeni ostatnich lat nie prowadzono nawet żadnych szkoleń. Ja nie mówię o jakimś poborze powszechnym. Ja mówię o zwykłym szkoleniu obywateli w podstawowej wiedzy na temat bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa lokalnego. Całkowicie to zostało zaniedbane. I ktoś tutaj pilnował bezpieczeństwa Rzeczpospolitej? To, proszę państwa, są właśnie wyzwania, które muszą być zrealizowane. Ale do tego trzeba nowej władzy i nowej prezydentury. Bo dzisiaj pan prezydent nawet nie jest w stanie jasno się wypowiedzieć w obronie polskich lasów. A te lasy wymagają ochrony. I ja to mocno chcę zadeklarować. Nigdy się nie zgodzę, jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta, by prowadzono jakiekolwiek działania prywatyzacyjne wobec lasów państwowych. Nigdy się nie zgodzę na dalsze osłabianie przedsiębiorstwa Lasy Państwowe. To musi być zachowane w polskich rękach, bo to jest jedna z ostatnich pereł w koronie. I nie zgodzę się, proszę państwa, i będę działał w tej sprawie i w Unii Europejskiej, i tutaj w Polsce, na dalszą likwidację kolejnych gałęzi polskiego przemysłu. Bo w ciągu tych 8 lat już pod pozorem restrukturyzacji dopuszczano do likwidacji polskich stoczni, a teraz chciano likwidować kopalnie, a ja się na to nie zgadzam. Bo jeżeli my zlikwidujemy swój przemysł, to już w Polsce nic nie będzie. A do tego nie wolno dopuścić. I to jest także odpowiedzialność prezydenta Rzeczypospolitej. I jeżeli ktoś się mnie pyta, jak ja będę zmierzał do odbudowy polskiej gospodarki, jak ja będę zmierzał do odbudowy polskiego państwa, to ja mówię właśnie poprzez zdecydowane działania, poprzez inspirowanie, poprzez współdziałanie, poprzez twarde reprezentowanie naszych interesów na arenie międzynarodowej. I chcę państwu jasno powiedzieć, to będzie prezydentura aktywna, odważna, ale rozważna, bo tego dzisiaj nam potrzeba. Ale przede wszystkim prezydent to musi być ktoś, kto działa. I to jest najważniejsze. I to jest wielka moja ambicja, żeby właśnie taką prezydenturę realizować. Otwartą, ze słuchaniem ludzi. Bo ja lubię rozmawiać. I chcę wysłuchać. Także takich, z którymi się nie zgadzam. Gotów jestem do tego. Ludzie mają prawo mieć różne poglądy. To jest natura demokracji. Ja szanuję tą podstawową zasadę, jaka w demokracji jest. Że mamy prawo do tego, żeby decydować o swoim życiu i do tego, żeby mieć różne poglądy. Ale wzajemny szacunek polega właśnie na tym, że dostrzegamy innych, że nie wykluczamy nikogo. Także tych, którzy inaczej niż my myślą. A nie było w ostatnich 5 latach ani czasu, ani ochoty ze strony prezydenta, żeby się spotkać z rodzicami niepełnosprawnych dzieci, którzy protestowali w Sejmie, bo im odebrano świadczenia i słusznie protestowali. Bo to było draństwo i nie było, proszę państwa, czasu dla tych, którzy chcieli referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego i ponad 2 miliony podpisów przywieźli do Warszawy. Nie była to reprezentatywna grupa społeczna? I prezydent bez dyskusji żadnej, bez żadnej refleksji podpisał rządową ustawę, podczas gdy kilka miesięcy wcześniej była kampania wyborcza i główny kandydat Donald Tusk, szef partii, która wygrała wybory, mówił, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, okłamał Polaków i wyborców i prezydent bez słowa podpisuje potem ustawę i to jest prezydentura proobywatelska i prospołeczna, czy przepraszam, prorządowa i propartyjna, czyli zaprzeczenie tego, jaką prezydenturą powinna być. Bo prezydent ma być arbitrem na scenie politycznej. I można to przeczytać w każdym podręczniku i w każdym komentarzu do polskiej konstytucji. I ja, proszę państwa, takiej właśnie roli prezydenta chcę. Ze zrozumieniem istoty prezydentury polskiej wynikającej z naszej ustawy zasadniczej. Obowiązkiem prezydenta jest dbać o bezpieczeństwo państwa. I obowiązkiem prezydenta jest być aktywnym na tych polach, na których ta jego aktywność jest wprost w Konstytucji zapisana, ale także i bycia aktywnym na innych polach. Bo prezydent może wygłosić orędzie, jeżeli uważa, że coś się nie tak dzieje w sprawach państwowych. I zwrócić na to uwagę. I to także jest jego wielka rola. Jako tego, który został wybrany przez naród. I ja takiej, proszę państwa, właśnie prezydentury chcę. I wierzę w to, że państwo również macie nadzieję, że w Polsce dziś można dokonać dobrych zmian.
i wierzę w to, że chcecie w tych dobrych zmianach wziąć udział i dlatego proszę Państwa o wsparcie. Nasi ojcowie, dziadkowie potrafili odbudować Polskę po II wojnie światowej. Chociaż nie mieliśmy planu Marszala, bo nam Moskwa zakazała z tego planu korzystać. Chociaż mieliśmy władzę przez Moskwę narzuconą. To jednak rękami Polaków kraj został odbudowany po wojnie i daliśmy radę. I daliśmy radę w latach 80. stworzyć wielki ruch Solidarności, który jestem przekonany doprowadził do rozerwania żelaznej kurtyny. Także dzięki wsparciu naszego Ojca Świętego i mądrego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana. Ale to my tworzyliśmy Solidarność. I niech mi dzisiaj nikt nie powie, że my nie możemy. Bo mamy dzisiaj dużo lepszą sytuację, niż mieli nasi pradziadkowie, niż mieli nasi dziadkowie. I jest wielka szansa na odbudowę Polski. Tylko trzeba w to wierzyć i trzeba tego chcieć. I ja, proszę Państwa, w to wierzę i dlatego proszę Państwa o wsparcie. Dziękuję bardzo. My również bardzo serdecznie dziękujemy. Przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Tutaj jeszcze kwiaty w podziękowaniu. No i proszę Państwa, taka magiczna skrzyneczka, duże pudło. Proszę Państwa, tam znajduje się 15 tysięcy głosów z okręgu tarnowskiego, 15 tysięcy głosów poparcia kandydatury przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Ogromne brawa w tym... Znaczy, proszę Państwa, listy z podpisami popierającymi moją kandydaturę, nie głosy. Tak, tak, dokładnie tak. Podpisy popierające oczywiście kandydaturę przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym, tak jak chciałem dodać, 2000 podpisów poparcia z samych Proszowic. Także bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Bardzo, bardzo serdecznie za to wsparcie dziękuję i no cóż, proszę o dalsze. Dokładnie tak, proszę Państwa. Ja tylko dodam jedną rzecz. Otóż z okręgu tarnowskiego udało się już dotychczas zebrać ponad 30 tysięcy podpisów popierających kandydaturę pana Andrzeja Dudy na urząd prezydenta. Drogi Andrzeju, znam pana z przeszłości i wiem, że pan zawsze był wzorem w harcerstwie do naśladowania. Gratuluję też, że pan podpiera się młodzieżą. Na pewno i harcerzami byłymi, bowiem nie ma piękniejszego programu wychowawczego niż prawo harcerskie i przyrzeczenie. To ślubowaliśmy razem, wspólnie i jesteśmy pod wpływem tego wychowania. Cieszę się bardzo, bardzo się cieszę, że po raz pierwszy spotkałem kandydata, który w swoim życiorysie harcerstwo stawia na ważnym pierwszym miejscu. I cieszę się, że może się doczekam, że pan reaktywuje działalność tej pięknej organizacji, tych pięknych tradycji, aby do tego doszło. Zapewniam pana, że w gronie swych znajomych zmobilizuję wiele głosów za panem. A na zakończenie gratuluję panu pięknych wywodów dotyczących całokształtu naszych bolączek. Będzie mi lżej odejść z tego spotkania. Na zakończenie może, żeby nie być nudnym i żeby, powiedzmy sobie, nie udawać mądrego, przytoczę Mickiewicza i Słowackiego. Krótko. Pozwólcie, że zapytam was, czy zgadzacie się na to? Patrz na dół z Ody do młodości. Kędy wiesłam, gra zaciemnia, obszar gnuśności zalany odmętem, to ziemia. Patrz, jak nad jej wody trupie, zbił się jakiś płas w skorupie. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, goniąc za żywiołkami dla drobniejszego płazu, to się wzbija, to w głąb wali. Nie lgnie do niego fala, ani on do fali. A wtem, jak bańka prysnął o szmat głazu, nikt nie znał jego życia. Nie zna jego zguby. To samoluby. To wezwanie podjęli poeci młodej Polski, Norwid, Różewicz. To wezwanie podjęli powstańcy warszawscy i to wezwanie podejmuje kandydat profesor Andrzej. Pozwolę sobie tego zacytować, bo wiem, że stać pana na wywód nawet dwugodzinny. Dziękuję bardzo. I na zakończenie ostatnia zwrota. Nadzieja, aby ten głos i te myśli Juliusza Słowackiego
stały się obowiązujące dla naszych posłów przyszłych. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, która żywemu na nic tylko czoło zrobi, lecz was po śmierci będzie gniotła niewidzialna, aż was zjadacze chleba w aniołów przerobi. Marzyłoby mi się, żeby ta ostatnia strefa testamentu Juliusza Słowackiego złotymi zgłoskami była wypisana w Sejmie i żeby pamiętali, żeby nie byli zjadaczami chleba, a takimi są. Opakujemy to. Dziękuję za spotkanie i życzę, ażeby pan w tym młodym nastroju i w pełnym entuzjazmie trafił na fotel prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My również bardzo serdecznie dziękujemy. Pozwólmy się wypowiedzieć kandydatowi, może skomentować. Może jednak nie będę tego komentował. Bardzo dziękuję po prostu. Szanowni Państwo, mam jeszcze pytanie. Czy Państwo macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Bardzo proszę. Myślę, że mamy czasy niełatwe i dosyć niebezpieczne. Polska potrzebuje mądrego i uczciwego prezydenta. A tamtego pana, który notorycznie różne fopa robi, zabiera królowej kieliszek, wchodzi w butach na siedzenie przewodniczącego parlamentu japońskiego i tysiące innych rzeczy. Jakże też przed paroma latami mówił, że rozmawia nad tym, żeby Polskę wyprowadzić z NATO, że Putin jest bardzo fajnym człowiekiem. To trzeba odesłać w końcu do ruskiej budy. Tam jest jego miejsce i najwyższy czas, żeby tam wrócił. Panie pośle, bardzo się cieszę, że pan przyjechał do Proszowic. Dziękuję również mieszkańcom, że przyszli na to spotkanie. Mówił pan na początku o emigracji. Tutaj stoi mój bratanek, który już 5 lat jest na emigracji w Irlandii Północnej. Już sześć. I mój sześniak i pozostała gromadka dzieci to już jest pokolenie, które jest stracone dla Polski. Oni nie mają raczej zachęty, żeby wracać, oprócz powodów rodzinnych, sentymentalnych, bo zarabiają tam 6,5, 7, 8 funta na godzinę. Przy tym kursie funta to jest 40 zł. Tutaj w Polsce zarabia się 6, 8, czasami 10 zł za godzinę. A nawet i 5 podpowiadają mi mieszkańcy. Panie pośle, co zrobić? Jaki ma pan pomysł na to, żeby zahamować falę emigracji młodych ludzi? Panie burmistrzu, szanowni państwo, odpowiedź jest tylko jedna. Nic nie zdoła zahamować fali emigracji młodych ludzi poza odbudową gospodarczą kraju i stworzeniem w Polsce godnych warunków życia. Bo tak jak powiedziałem na początku swojego wystąpienia, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że młody człowiek rozważa, gdzie mi jest lepiej żyć. Oczywiście, że jestem głęboko przekonany, że wśród większości polskiej młodzieży argument tego, żeby pozostać w swoim kraju, argument tego, żeby być blisko rodziny, blisko rodziców, żeby tutaj wychowywać dzieci i tutaj żyć, jest argumentem istotnym. I ja to słyszałem od tych młodych ludzi na Wyspach Brytyjskich, w Londynie. Oni mi powiedzieli tak, my jesteśmy w stanie zgodzić się na gorsze trochę warunki życia w Polsce niż tutaj mamy. Po to, żeby mieszkać w Polsce. Sama ta wartość też jest dla nas ważna, być blisko rodziny. Mieszkać w swoim kraju, gdzie jesteśmy obywatelami w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie jednak przyjezdnymi. No ale nie w momencie, w którym nie mamy żadnych szans. Bo przecież każdy chce żyć. My też chcemy żyć godnie. A tu nam się stwarza ku temu warunki, a w Polsce nie. I to jest dzisiaj wielkie zadanie. Ja dzisiaj nie powiem żadnemu młodemu człowiekowi, hej, wracajcie w tej chwili. Nie. Bo ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem i wiem, że dzisiaj tu na miejscu nie ma do czego wracać. I to jest właśnie wielkie zadanie, żeby te warunki stworzyć. Ja uważam, że także dla prezydenta Rzeczypospolitej. Tylko jeżeli się za to nie weźmiemy, a do tej pory przez ostatnie 8 lat i 5 lat prezydentury nie widać nic, cały czas jesteśmy w pułapce średniego dochodu, czyli wielokrotnie niższego niż na zachodzie Europy, więc jeżeli nie zaczniemy tego robić, to na pewno tego nie będzie. I ja właśnie chcę jako prezydent i z pozycji tego urzędu, z tymi możliwościami, które ten urząd daje, się tego podjąć. I mam nadzieję na dobre współdziałanie z rządem. Dlatego powołam Narodową Radę Rozwoju i dlatego będę robił ciśnienie
na programy odbudowy gospodarczej, na program odbudowy systemu ubezpieczeń społecznych, na program odbudowy polskiego systemu ochrony zdrowia, bo to musi być zrealizowane, jeżeli polskie państwo ma istnieć. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Bardzo serdecznie dziękujemy i szanowni państwo, ostatnie pytanie. Pani tutaj przybyła dość spory kawał drogi, żeby spotkać się z naszym kandydatem. No właśnie, skąd pani przyjechała? Powiat Kaźmierski, Opatowiec po prostu. Panie pośle Duda, specjalnie jechałam, bo nie zdążyłam tam, nie wiedziałam. Dziękuję bardzo. Jestem powiadomiona. Ja się chciałam zapytać, kiedy się zrobi porządek z opodatkowaniem banków, opodatkowaniem marketów i na sposób taki, jak właśnie przeprowadził właśnie pan, Orban na Węgrzech. Właśnie ja słyszałam, bo tam interesowałam się, czytałam w internecie, że właśnie w zwykły sposób 7-8% sklepy węgierskie, a 28% markety. I już się momentalnie robi porządek. Gdzie Polak wejdzie? Wejdzie do sklepu polskiego. Proszę taki system zastosować. Druga rzecz, po prostu tak samo mi chodzi o rolnictwo, ponieważ ojciec mojego dziecka jest rolnikiem, no po prostu nie wydala, no nie jest w stanie, po prostu nie zna człowiek cen. Ja kiedyś po prostu pochwalałam to, co mówił pan Leper, żeby rolnik po prostu przewidywał. Mniej więcej znał ceny, a nie tak, że nic nie można przewidzieć, tak się trafia. Ci rolnicy łapią wszystko. I świnie, i tam jeszcze coś innego, i byki, i nie wiedzą, co w danym momencie po prostu się uda. Także ja bym bardzo prosiła pana posła Dudę, żeby to się to rozwiązało wreszcie, bo ja czekam na sprawiedliwą Polskę 25 lat, naprawdę 25 lat. I pisałam do pana Wałęsy, bo mnie nabrał, i pisałam do pana Moczulskiego, pięknie odpowiadali, a to nic nie rozwiązywali, bo to byli po prostu agenci. To trzeba tak nazywać. Prosto i zwyczajnie. Pan Polek. No. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękujemy i prosimy o państwa, no odpowiedź. To jest niezwykle istotny element tego, o czym mówiłem. Tak? No jeżeli mówimy o stworzeniu równych warunków konkurencji dla polskich przedsiębiorców, to mówimy właśnie o tym, że są w Polsce miasta, zwłaszcza mniejsze, gdzie ja słyszę od ludzi, u nas jest najwięcej marketów i cała drobna przedsiębiorczość lokalna upadła. Czemu? No bo są nierówne warunki. Nie ma po prostu warunków konkurowania. No nie da się konkurować z wielką siecią, zwłaszcza taką, która w Polsce nie płaci podatków. Nie da się konkurować z wielkimi instytucjami finansowymi, które w Polsce nie płacą podatków. A poza tym, jak państwo sobie może na coś takiego pozwalać, że miliardy złotych rocznie są transferowane? 15 miliardów, proszę państwa, zarobił ostatnio system bankowy w zeszłym roku. 15 miliardów. A wiecie państwo, ile z tego pochodziło z opłat i taryf bankowych, tego co wszyscy my płacimy, którzy mamy rachunki bankowe? 27%. A wiecie państwo, ile na Węgrzech? 19%. A wiecie państwo, ile w Czechach? 23%. My płacimy najwięcej. Co władza zrobiła w tej sprawie w ciągu ostatnich 8 lat? Kto próbował w jakikolwiek sposób ukrócić to bezchołowie? A 70% banków to są banki zagraniczne. My naprawdę potrzebujemy w tym zakresie zdecydowanego działania, bo nie stać nas na to, żeby z naszego kraju wywożono takie pieniądze, żeby one nie pozostawały w naszym systemie. A problem podstawowy nie polega na tym, że oni płacą mniejsze podatki. Problem polega na tym, że oni mają stworzone takie warunki, że ich nie płacą. Tu jest cała rzecz. I że transferują zyski. I pieniądze nie zostają w naszym systemie. To trzeba ukrócić. I to musi zostać zrealizowane. I to jest wielkie zadanie, jeden z elementów odbudowy systemu. Wszyscy pytają, skąd wziąć pieniądze. No stąd właśnie, proszę państwa, między innymi. Między innymi właśnie stąd. A poza tym poprzez tworzenie zachęt w systemie do inwestowania. To też potroszę, odpowiadając na to, o co pytali tutaj wcześniej panowie, między innymi pan burmistrz. Trzeba zbudować instrumenty, które pozwolą polskim przedsiębiorcom, czy zachęcą polskich przedsiębiorców do uruchomienia pieniędzy, które dzisiaj mają. Bo są przedsiębiorcy, którzy mają pieniądze i trzymają je na rachunkach bankowych. I to nie jest mój zarzut do nich, żeby była pełna jasność. Oni mają prawo je tam trzymać. Tylko pytanie, czy państwo polskie, czy władze robią cokolwiek, żeby oni z tymi pieniędzmi wyszli, żeby włożyli je w swoje firmy, żeby inwestowali, tworząc nowe miejsca pracy. Nie, wręcz przeciwnie, oni mówią, opresyjny system.
Absolutnie, wolimy trzymać, bo przyjdzie kary zapłacić, trzeba mieć pieniądze. Czy ja rozmawiam? Trzeba stworzyć dobre warunki do inwestowania. Chociażby w ten sposób, poprzez zmiany w systemie podatkowym, że będzie można odliczyć cały wydatek inwestycyjny poniesiony w danym roku, odliczyć w tym samym roku podatkowym, nie poprzez amortyzację, poprzez jednorazowe odliczenie. Że będzie promocja inwestycji i badań o charakterze innowacyjnym, że badania i wydatki inwestycyjne będą premiowane możliwością podwójnego odliczenia. Takie mechanizmy być może skłonią do tego, żeby przedsiębiorcy zainwestowali pieniądze, które mają, bo my potrzebujemy, żeby do systemu wpłynęły pieniądze. To także kwestia podwyższenia kwoty wolnej od podatku, żeby ludzie mieli więcej pieniędzy. Przecież nie zaszyją ich w siennikach. Wydadzą je, kupią coś za nie. I pilnowania, żeby te pieniądze zostały w kraju, zostały w naszym systemie finansowym. Na tym polega uzdrawianie polskiej gospodarki. Że wreszcie ktoś zacznie zatykać te dziury, którymi dzisiaj wyciekają pieniądze. Z korzyścią dla innych, a nie dla nas. To musi się zakończyć, proszę Państwa. Na tym ma polegać budowa uczciwego, porządnego i silnego państwa. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy, proszę Państwa. To koniec naszego dzisiejszego spotkania z kandydatem na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to oczywiście związane z napiętym kalendarzem kandydata. Już za kilkadziesiąt minut odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem w Skawinie, tak? W Skawinie, także tam również czekają... Okrążam moje miasto. Dokładnie tak. Proszę Państwa, no cóż, przyszłość ma na imię Polska i los tej Polski, Szanowni Państwo, leży właśnie w Waszych rękach. Już 10 maja tę decyzję musicie sami podjąć, tę słuszną decyzję mam nadzieję, że podejmiemy wszyscy razem, oddając ten właściwy głos na najlepszego kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra, doktora, przyszłego prezydenta, pana Andrzeja Dudę. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Uśmiecham się tam, gdzie pytają mnie w tych powiatach, które odwiedzam, w tych miastach, czy ja tutaj jeszcze wrócę, czy ja jeszcze raz przyjadę. Ja mówię, oczywiście, teraz mam 5 miesięcy na to, żeby odwiedzić wszystkie powiaty, ale mam nadzieję, że niedługo będę miał 5 lat, więc będzie dużo więcej czasu na to, żeby się z Państwem spotkać. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj kandydat pojawił się nie sam, ale w towarzystwie młodzieżówki, jak i również parlamentarzystów okręgu tarnowskiego. Bardzo serdecznie panom dziękujemy za obecność. Dziękujemy panu posłowi Michałowi Wojtkiewiczowi. Dziękujemy panu posłowi profesorowi Włodzimierzowi Bernackiemu, senatorowi Maciejowi Klimie, senatorowi również panu Kazimierzowi Wiatrowi, a także panu posłowi Edwardowi Czesakowi. Panowie, bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję. Kto zostanie prezydentem 10 maja? Zapraszamy. Pani już wiedział? Gdzie pani poszła? Bo gdzieś mi... Był, Paweł.